Schody do nieba. Noe z żoną mieli dzieci. Ich dzieci, gdy dorosły, miały swoje dzieci, a te miały z kolei jeszcze więcej dzieci i tak dalej, aż świat znowu zapełnił się ludźmi. W tamtych czasach wszyscy posługiwali się tym samym językiem, więc nikt nie musiał się uczyć angielskiego ani japońskiego. Wszyscy doskonale się rozumieli. Pewnego dnia ktoś wpadł na pomysł. Zbudujmy sobie piękne miasto i zamieszkajmy w nim. To będzie nasz nowy dom. Już zawsze będziemy w nim bezpieczni. A po chwili ktoś inny zaproponował. Zbudujmy bardzo wysoką wieżę, która będzie sięgać aż do nieba. Tak, tak, krzyczeli pozostali. Żeby na nas spojrzeć, wszyscy będą musieli zadzierać głowy do góry, a my będziemy patrzeć na nich z wysoka i poczujemy się naprawdę ważni i wyjątkowi. Staniemy się jak Bóg. Będziemy sławni, bezpieczni i szczęśliwi. Będzie wspaniale. Zabrali się więc do pracy. Cegła po cegle wieża pięła się w górę, wznosząc się coraz wyżej ponad miastem. Ludzie zbudowali w niej schody, żeby wspiąć się na sam szczyt. To były jakby wielkie schody do nieba. Patrzcie, wołali, to nasze dzieło. Spójrzcie, co potrafimy zbudować własnymi rękami. Byli z siebie bardzo zadowoleni. Ale Bóg nie cieszył się razem z nimi, bo dokładnie wiedział, co próbują osiągnąć. Ci ludzie chcieli żyć bez Boga, ale On wiedział, że to nie da im szczęścia ani poczucia bezpieczeństwa. Gdyby pozwolił im dalej tak postępować, sprowadziliby na siebie katastrofę, a Bóg zbyt mocno ich kochał, żeby do tego dopuścić. Dlatego pokrzyżował im plany. Pewnego ranka, gdy ludzie, jak zwykle, przyszli do pracy przy budowie wieży, zauważyli, że ich słowa brzmią jakoś dziwnie. Bóg sprawił, że każdy z nich zaczął mówić zupełnie innym językiem. Nagle ludzie przestali rozumieć się nawzajem. Na przykład Ania pytała Kasię, jak się dziś masz? A Kasi zdawało się, że usłyszała, ale masz śmieszną twarz. I było jej bardzo przykro. To wcale nie było zabawne. Tomek mówił coś miłego, na przykład, ale piękna pogoda. I dostawał fangę w nos, bo Jackowi zdawało się, że usłyszał, ale z ciebie paskuda. Nie można było nawet zapytać, słucham? Albo, przepraszam, co powiedziałeś? Bo nikt nic nie rozumiał. Jak możesz sobie wyobrazić, niełatwo było razem pracować w takich warunkach. Co chwilę wybuchały kłótnie i bójki. Panował coraz większy bałagan, a ludzie stawali się coraz bardziej nerwowi. Aż w końcu nie mogli już siebie znieść i musieli przerwać pracę. Budowa wieży stanęła w miejscu, a ludzie rozproszyli się po całym świecie. I do dzisiaj mówią wieloma różnymi językami. Bóg wiedział, że choćby nawet ludzie bardzo się starali i choćby próbowali wspiąć się jak najwyżej, sami nigdy nie zdołaliby wrócić do nieba. A to dlatego, że droga do nieba nie prowadzi po schodach, tylko przez pewną wyjątkową osobę. Nie potrzebujemy schodów, potrzebujemy ratownika. Ludzie nigdy nie dostaliby się do nieba o własnych siłach. To niebo musi zejść do nich i pewnego dnia tak się właśnie stanie.